Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony to jak zawsze ja Hudson Maverick. Słyszymy się dzisiaj w kolejnym, chyba już 76 odcinku Maverick Cornera. No i dzisiaj i tak, porozmawiamy sobie o Young Bucksach, bo pojawiło się parę nowych ciekawych informacji, które mogą zainteresować fanów tego tej mm, braterskiej drużyny. U. Potem sobie porozmawiamy trochę o Ring of Honor. A do, dokładniej o dwóch mm, nocach, dwóch dniach z dev before dishonor. No i potem jeszcze krótka mała informacja odnośnie WWE 2K15. Bo pojawiło się też dwie takie fajne informacje, z którymi, z którymi chciałbym się z wami podzielić. A więc tak, jak Baksi. Na ostatnio na ich Twitterze pojawiło się parę dosyć ciekawych yy, tweetów, no bo wiadomo, Twitter, tak, to tweety. Yy, no i możliwe, moi drodzy, że ta drużyna pojawi się w WWE. Czy to nie jest po prostu rzeczą zajebistą? Patrzcie, albo słuchajcie lepiej, Young Baxi zdobyli chyba wszystkie pasy taktimowe, które są do zdobycia. Oczywiście w tych ważniejszych federacjach, bo tam. Są pewnie federacje sceny niezależnej, które zbierają po 100 osób i tam pewnie tych pasów nie zdobyli. Ale PWG, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, to są tak na... TNA też, bo chyba w TNA mieli mistrzostwa TakTim przez jakiś czas. Chociaż mogę się mylić. W każdym bądź układzie, no, w najważniejszych federacjach zdobyli już pasy TakTim. Zostało im tylko i wyłącznie WWE. I czy to jest możliwe, aby ta drużyna, ten genialny tak, tym trafił do największej federacji wrestlingowej na świecie. No ja mam nadzieję, że tak. Tutaj jeszcze przytoczę, przy, przytoczę, przytoczę, for fuck's sake człowieku, wysłówcie jakoś normalnie. Przytoczę e, trzy tweety dosyć e, ciekawe. E, pierwsza rzecz, tutaj jak widzicie zdjęcie, nie wiem jak to będzie na YouTube wyglądać, ale no musiałem troszkę co nieco pozmniejszać. A w ogóle dzisiaj też najprawdopodobniej żadnej muzyczki nie będzie przed nagraniem. Zresztą słyszeliście już, że nie ma żadnej muzyki. No bo po prostu nie mam zbytnio czasu, żeby ogarnąć muzykę, skrócić muzykę, wrzucić to wszystko do programu i jeszcze zeksportować. To jest dosyć czasochłonne i no wątpię, że mi się to teraz uda. W każdym bądź układzie zdjęcie przedstawia zabawkowy pas taktimowy z WWE. A obok niego stoją dwa... Dwie butelki Coca-Coli. Na jednej z nich napisane Mat na drugiej Nick. Jak wiecie, aktualnie Coca-Cola wprowadziła imiona na każdej butelce, żeby się ludzie mogli cieszyć. No i oczywiście tweet wyglądał tak, że Pretty, pretty ironic that these Coke bottles were sitting near TAK Team Championship Belt. Czyli jest to dosyć ironiczne, że te dwie butelki Coca-Coli stały przy pasach Tag Teamowych no z WWE, no po prostu. Drugi tweet który rzeczywiście jest dosyć ciekawy. It's pretty ironic we've lost the PWG, ROH and IWGP Tag Team Championship in a matter of a month. Czyli, że to jest też ironiczne, że stracili yy, pasy tag teamowe PWG, Ring of Honor i IWGP w czasie po prostu miesiąca. Co racja, to racja. Pasy PWG zostały im zabrane przez Candice LeRae i Joe'ego Ryana. Pasy Ring of Honor przez Young Back, yy, przez Red Dragonów. No, a pasy IWGP zostały im zabrane przez yy, Times Petersów? O ile się nie mylę, Alex Shelley i Kushida. Więc w ciągu w sumie miesiąca stracili trzy dosyć ważne mistrzostwa timowe. Tak no i ostatni tweet, który może najwięcej spekulacji nam przynieść, to po prostu to: I wonder where our careers will take us next. I tak, że myślą po prostu, gdzie ich kariery. Zaprowadzą ich dalej. Tylko, że wiecie, mamy napisane. NXT to ogólnie może być skrót od Next, ale no wiadomo, jakie chyba założenie było po prostu tego, skróce, tego skrótu, tak, że NXT. Cholera, jeżeli ja zobaczę kiedyś Young Bucks w WWE, w NXT, bo w NXT by mogli zdobyć pasy taktimowe. NXT to był kolejny pas do ich kolekcji, no i w WWE pasy taktimowe. Więc no, jeżeli zobaczę kiedyś jangbaksików w WWE, to będę cholernie zadowolony i będę cholernie szczęśliwy. No i moi drodzy, jeżeli nie wiecie, kto to Baksi, to polecam wam się z nimi zapoznać, bo to jest aktualnie najlepszy takt na scenie niezależnej i mówię to po prostu z ręką na serduchu. The best. Najlepszy, nie ma lepszych. Może są dobzi, ale nie ma aż tak zajebistych, jak właśnie Baksi. No i ostatnie zdjęcie, które zamieścili na Twitterze to znaczy no nie ostatnio, bo jeszcze mam jedno, ale tutaj, że stoją z Bookerem ja wiadomo, jeżeli masz jakieś kontakty z kolesiami z WWE, no to najprawdopodobniej masz też większe szanse, a poza tym WWE widzi, widzi to, że jak 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 Bugsy sobie radzą, jak są odbierani przez fanów i że sobie wszędzie radzą, potrafią zrobić świetne walki, więc naprawdę to może być ten tag team, który zdobyłby pasy tag, teamów, tag teamowe i po prostu by niszczył wszystko. Kolejny jeszcze, kolejna fikuśna fotka to y, Young Baxi i bracia Hardy zmierzyli się na ringach sceny niezależnej, na jednym ringu, nie wiem jakim, ale była walka, jeszcze jej nie widziałem niestety, y, ale to był też właśnie Dream Match Young Baksu, żeby zmierzyć się z bracikami Hardy. Udało im się, co prawda przegrali, bo niestety, ale spoiler wpadł mi w łapska, ale jednak, no muszę skądś wyhaczyć tą walkę, bo jak Baxi kontra bracia Hardy to coś pięknego. No i teraz przechodzimy do Ring of Honor. Najpierw jeszcze się napiję. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Fruwita. Jogurt z kawałkami owoców o smaku kiwi. Bardzo dobry, naprawdę polecam. Wam jest dosyć tani, chyba ze złoty 50 w Biedronce, więc mmm mm. rzeczywiście są tutaj kawałki owoców nie zostaliśmy oszukani. Mm, coś pięknego. Duży jogurcik, pyszny jogurcik. Muszę ich kupić więcej. Wiecie, na masę, nie? Przechodzimy do Ring of Honor. Dev before Dishonor, czyli przyszła gala. Będą oczywiście jakby dwie noce tej gali. I te dwie noce zapowiadają się już bardzo dobrze. W Milwaukee Michael Elgin będzie bronił mistrzostwa Ring of Honor przeciwko Silasowi Youngowi. Jak wiemy, Silas pokonał w tych ostatnich trzech walkach Kevina Stina. W ostatnich trzech walkach Kevina Stina w Ring of Honor. Silas go pokonał, dzięki czemu może odbije się wreszcie od tego dna, w którym aktualnie się znajduje. No i walka, która możliwe, która na pewno się odbędzie w Milwaukee, to AJ Styles kontra Kyle O'Reilly. Moi drodzy. Lepszej walki chyba byśmy nie mogli dostać aktualnie w Ring of Honor. Kyle O'Reilly, zawodnik genialny, zawodnik świetny, aktualny mistrz PWG, no i AJ Styles mistrz IWGP. Straszliwie mnie to cieszy, że jednak ten AJ Styles, chociaż pracuje w New Japan Pro Wrestling, jednak przychodzi czasami na walki w Ring of Honor. To straszliwie mi się podoba, szczególnie że AJ Styles robi tam świetne show. No i kolejna gala, na kolejnej gali w poczekajcie w Chicago. AJ Styles zmierzy się z Cedricem Aleksandrem, więc w sumie z dwoma zajebistymi zawodnikami, tyle że Cedric Aleksander jeszcze jest takim, można powiedzieć no -name ale wydaje mi się, że no z Cedrika będzie coś więcej. Jeżeli na przykład Cedric by zawalczył z Jayem Litalem, to bym mógł spokojnie stawiać na Cedrika. Niekoniecznie, gdyby walczył z Elginem, bo wiadomo, bo Elgin jest mistrzem Ring of Honor, ale czuję, że Cedric może być przyszłością tej federacji. Tak samo zresztą jak Kyle O'Reilly. No tyle, że Kyle aktualnie jest też w jednym z lepszych taktimów Red Dragons. No i właśnie w Chicago Michael Elgin zmierzy się z Tomaso Ciampą już nie umie się doczekać. No i będzie też ośmio, yy, ośmioosobowy eliminacyjny taktim mecz. Bracia Brisko kontra Christopher Daniels... Nie, to będzie... A nie, to mi się pierdoliło a czyli to też będzie eliminacyjny, ale po prostu Bracia Brisko i Christopher Daniels oraz Kazarian kontra Young Baxi i mistrzowie tak, Team Red Dragoni. No, no ludzie, czego, już, czego można chcieć więcej od, od Ring of Honor? Tutaj mamy właśnie cztery najlepsze teamy. Może nie na świecie, ale... No, w Ring of Honor, w sumie w Ring of Honor już chyba nie ma więcej teamów, ale naprawdę, no, kurde. Ta walka, walka ciampy z Elginem, walka Cedrica z AJ'em, to są już trzy starcia, na które nie umie się po prostu doczekać. I na pewno, jeżeli Ring of Honor pojawi się wreszcie do ściągnięcia, czy pojawi się do obejrzenia, ta gala oczywiście, to postaram się zrobić podsumowanie tych dwóch dni Death Before Dishonor. 7. Mm, już nie. 7? Nie, nie. To jest 11. Nie, 12. 12. Bo x to było 10. No? 12. Więc już 12. Death before Dishonor było. Mam nadzieję, że Wy też się jakoś nie umiecie doczekać, bo naprawdę, no, wystarczy spojrzeć już na te 2, 3, 4 walki, które są zapowiedziane i. Mind blowing, jak to się mówi. O! Po angielsku pojechałem. Aha, jeszcze taka ważna informacja. Bo ostatnio przeczytałem. Na Twitterze, na którym możecie mnie śledzić, czy zrobię podsumowanie PWG tego najnowszego, Sold Out for Rock and Roll, czy jakoś tak. Tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, ale mogło to wiadomo, nie dojść do wszystkich. Ja najprawdopodobniej, znaczy, ja obejrzałem to PWG jakieś dwa tygodnie temu. I zbytnio już nie pamiętam, co tam się działo. Jeżeli mi się uda, bo co prawda chciałem oglądać od. nowy. nowy turniej, no turniej od New Japan Pro Wrestling Climax. Tyle, że Climax trwa przez 20 dni, i to jest 20 dni po 3 godziny, to jest dla mnie jako. póki co za dużo. Co prawda obserwuję tam niektóre walki z na Kamura kontra Shelton Benjamin, było całkiem spoko, chociaż nie rozerwało mnie. Ale jeszcze chcę zobaczyć tam jedną walkę JJ'a Stylesa z jakimś Japońcem, nie wiem jak on się nazywał, ale podobno najlepsza walka aktualnie na Klimaksie. No i mam tutaj też na komputerze pierwszą noc i drugą noc, ale nie wiem, czy mi się uda to obejrzeć. No bo właśnie chciałem ogarnąć sobie jeszcze raz to PWG, żeby zrobić podsumowanie tego, więc jeżeli mi się uda, to najprawdopodobniej PWG się pojawi. Jeżeli mi się nie uda, to najprawdopodobniej przyszła gala się pojawi jako podsumowanie, więc na pewno to jest PWG będzie, o to się nie musicie martwić. Jeżeli jeszcze chodzi o New Japan Pro Wrestling, planuję też nagrać podsumowanie jakiejś gali i bardzo możliwe, że to będzie jakby finał tego całego klimaksa. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Póki co tutaj mówię o dosyć dalekiej przyszłości. Jeszcze muszę nagrać top zawodników, ale spokojnie planuję to zrobić w środę, w środę już Wam powiem dokładnie. W środę 9, 9 sierpnia, więc jeżeli tego nie nagram w środę 9 sierpnia, to po prostu ja się pójdę i powieszę, albo skoczę z bloku i tyle będzie po mnie. Ach. Więc w przyszłym tygodniu powinno się to top pojawić, mam taką nadzieję, a potem będziemy próbować robić inne rzeczy. Wiecie, problem z tym topką jest taki, że to jest chuj dużo, tego jest chuj dużo, ja tam mam 25 zawodników plus 5 kobiet, Plus chyba jeszcze 11 osób, o których chcę po prostu wspomnieć. i Powiedzieć, że ten jest tutaj, nie jest w mojej tam liście, no bo dlatego. Ten jest tutaj, no bo dlatego. Ale powiem wam, i tak jest straszliwie ciężko wybrać tych zawodników. Zresztą, no, możecie sobie to wyobrazić, że jednak dużo. Wiecie, jak gdybyście oglądali tylko WWE, no to luz tam. 10 zawodników to pikuś. Tylko TNA. 5 zawodników Pikuś. Ring of Honor też tam z 10 byłoby łatwo, ale ja aktualnie oglądam New Japan Pro Wrestling, PWG, Ring of Honor, WWE. Staram się jakoś śledzić TNA, więc jest tego dosyć dużo. No i jeszcze większość innych federacji niezależnych, na które uda mi się po prostu wejść i obejrzeć jakąś ich gale. Więc tych zawodników jest cała masa. No ale mam nadzieję, że jakoś fajnie mi wyjdzie ten odcinek. Kupię sobie jakiś Mountain Dew czy coś i. Nawpieprzam się jogurtów i będę miał moc. Dobra, przechodzimy do ostatniej informacji. Będzie to dosyć krótki odcinek, ale treściwy. To, proszę Państwa, przed Wami screen z WWE 2K15. Screen ten zosta został wrzucony przez Johna Cena na oficjalnego Twittera. No i tak oto John będzie wyglądał w WWE 2K15 na PlayStation 4 i Xbox 1, czyli na nowe generacje. Moi drodzy, wygląda to imponująco. Tylko, że tak. Tylko, że tak. To będzie tylko i wyłącznie na nowych generacjach. I pytanie, co ze starymi generacjami? Dowiedzieliśmy się też, że. No, bo muszę to tutaj szybko przytoczyć wam, żeby móc dalej mówić po prostu o tym hejcie moim na 2 Dwa tryby zostały już zapowiedziane. Pierwszy z nich to będzie Showcase Story. Zostanie to podzielone na dwa epizody, i każdy będzie się skupiał na jakimś epickim konflikcie z przeszłości. I ten tryb ma być podobno o wiele bardziej dopracowany niż zeszłoroczne 30 lat restylmenii. Drugim trybem będzie tryb kariery. Będzie to odwzorowanie trybu kariery z NBA 2K14 i oczywiście no, będzie to dostosowane do świata WWE. I co straszliwie mnie zdenerwowało, to ten tryb My Career. Czy tam moja kariera, będzie dostępna tylko i wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i Xbox 1, czyli na konsolach nowej generacji. No i moi drodzy, ja aktualnie nie posiadam konsoli nowej generacji, bo po prostu mnie na to nie stać. A poza tym jestem aktualnie na rozdrożu, można powiedzieć, dróg, bo po jednej stronie, z jednej strony chciałbym kupić PS4 dla tej gry, dla tych efektów, dla trybu moja kariera. Dlatego wszystkiego po prostu, co te WWE jeszcze będzie miało nam do zaoferowania, bo tak jak mówię, ja czekam jeszcze na roster, żeby zrobić jakiś osobny film. Czekam na roster i na gameplay, żeby zrobić jakiś osobny film podsumowujący mniej więcej co ja o tym póki co sądzę. Ale właśnie, no z jednej strony chcę kupić ps 4 dla tej gry, specjalnie dla tej gry, bo w sumie ja w nic innego nie gram aktualnie, ani na PC, ani na konsoli. Tylko pykam w WW2K14 i widzicie, no tak to wygląda. A z drugiej strony chciałbym kupić nowy komputer. Bo mój stary już tutaj ledwo zipie, ja eksportowanie takiego filmu półgodzinnego trwa chyba trzy godziny. Żeby wiecie, dodać tam 20 sekund muzyki, no ale jednak staram się czasami, jak mam czas, to, to oczywiście chcę to zrobić. Bo wydaje mi się, że to jest takie coś lepszego, że po prostu na początku leci muzyczka, tak, i od razu potem wchodzimy z audycją. To jest, to jest takie spoko. Mi się to przynajmniej podoba i bo mam, mam nadzieję, że Wam też, a poza tym ja też nie wrzucam jakichś tam. Pierdło, pierdółkowatych muzyczek na początku, tylko wiecie, tam mocnie Stone Sour, Slipknot, to wszystko, co jako taką... czego słucham po prostu. No i mam taki problem, bo na, na... ten komputer chciałbym sobie kupić Wiedźmina Trójkę, który pewnie wyjdzie, Assassin's Creed Unity, chciałbym przejść Maxa Payne'a, Assassina 4, w Battlefieldach chciałbym pograć. Wszystko oczywiście na super mega wysokich no, ale z drugiej strony mamy też tą konsolę, nie? Bo podobno na PS3, na, na Xboxie 360, WW2K15 będzie wyglądało tak samo jak 14 i nie będzie miało tego jednego trybu, co jest według mnie, no, no lenistwem. To jest spowodowane lenistwem, bo przecież mogliby y, popracować troszkę nad tym trybem moja kariera i wrzucić go do, do, do na konsolę poprzedniej generacji. No, ale po co? Możemy przecież wszystko wrzucić na jedną, a kto nie ma tej konsoli, to niech sobie kupi. Nie? To jest pewnie taki ich tok myślenia. No ale moi drodzy, no, nie wiem, może wy mi jakoś doradzicie, czy. Nie wiem. A czyli, tak jak mówię, ja najpierw muszę zobaczyć roster i muszę zobaczyć najpierw gameplay. Jeżeli to będzie dobre, to ja jestem w stanie kupić tą PS4 i tą grę. No ale będę, będę jeszcze musiał długo siedzieć i myśleć, bo to jest wybór dosyć ciężki, bo albo, ben... wiecie, no. W przyszłości tak chciałem kupić i komputer, i PS4, ale wiecie, im bliżej do na tym bardziej bym chciał kupić jednak ten komputer. Ale z drugiej strony, no wiecie, wiecie o co chodzi, nie. Są różne możliwości i na tym, i na tym. Więcej możliwości jest na komputerze, no ale jednak ja specjalnie kupiłem PS3 dla WWE 2K. WWE 2013 chyba, czy tam 14, czy tam 12, już nie pamiętam. Ale wiem, że specjalnie właśnie dla gry WWE kupiłem nową konsolę I no. Teraz chyba historia się powtórzy. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, co Wy o tym sądzicie? Jak Wam się podoba ten John Cena? Jak Wam się podobają y, póki co zapowiedziane walki na Ring of Honor, Death Before Dishonor? No i jak Wam się. Co sądzicie w ogóle o bagsach? Jak Wam się to podoba, że możliwe, iż trafią do WWE? Jedyne miejsce, w którym jeszcze nie byli, w którym by mogli naprawdę osiągnąć wiele. Tylko, że pytanie, czy WWE by potrafiło ich wykorzystać w odpowiedni sposób. To tyle z mojej strony. My słyszymy się najprawdopodobniej w topce zawodników. Potem będzie typer Summerslam, no i podsumowanie Summerslam. I jeszcze pytanie do ludzi, którzy jadą na DDW All or Nothing. Czy ktoś jedzie w ogóle? Bo ja tak myślę, żeby jechać, a to już, już za tydzień. To jest w tej samej nocy, co SummerSlam, dlatego ja tak nie wiem. Ja też mam tutaj taki problem, czy jechać na DDW, czy zostać i oglądać SummerSlam. Czy jechać na zlot, czy zostać i oglądać SummerSlam. Nie mam zielonego pojęcia, ale no póki co te SummerSlam jest dosyć mocarne. I chciałbym to zobaczyć. Ale jeszcze posiedzimy, zobaczymy. No i dobra, to już tyle z mojej strony ludziska. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia i cześć!